Witam Państwa poświątecznie. Dzisiejszy webinar na temat mięsaków poiniekcyjnych u kotów poprowadzi lekarz weterynarii Jarosław Balcerzak. Doktor jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie i specjalistą chorób psów i kotów. Dorobek kliniczny w postaci 10 lat pracy skoncentrował na pomocy pacjentom onkologicznym. Od 2017 roku jest współwłaścicielem przychodni weterynaryjnej Kochanowskiego w Warszawie. Wiceprzewodniczący sekcji onkologii PSL w UMZ, a także autor publikacji o tematyce onkologicznej w Krajowej Prasie Branżowej oraz wykładowca dla studentów studiów specjalizacyjnych i kursantów szkoleń onkologicznych. Podczas dzisiejszego spotkania mam też dla Państwa małą niespodziankę. Aby uatrakcyjnić nasze spotkanie, zapraszam do wzięcia udziału w quizie z pytaniami dotyczącymi wykładu doktora, a także naszej nowej diety HILS dla pacjentów onkologicznych. W celu wzięcia udziału w quizie wystarczy zeskanować wyświetlany kod QR lub wejść na stronę slido.com i wpisać wyświetlany kod. Te instrukcje, kod i kod QR wyświetlimy jeszcze bezpośrednio przed samym quizem. Dla zwycięzcy przewidziana nagroda. Prosiłabym po zalogowaniu się na czacie zwycięzcę o zostawienie namiaru mailowego na siebie. A teraz zapraszam na webinar. Witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za miłe przedstawienie i bardzo dziękuję firmie HILS, firmie MediVet za zaproszenie do wygłoszenia tego tematu, który nie ukrywam, że miałem możliwość samemu sobie wybrać. Natomiast przyznaję Państwu, że tą analogię włókniaka mięsaka poiniekcyjnego kotów do góry lodowej, no, nie ja to wymyśliłem, gdzieś usłyszałem, natomiast im dłużej przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania, tym zauważyłem, że na znacznie większy obszar się ta analogia rozciąga niż tylko na pacjenta z guzem tkanki podskórnej. No, włókniaka mięsaka poiniekcyjnego kotu właściwie po raz pierwszy opisano dopiero w 1991 roku, więc jest to choroba dosyć młoda. No i początkowo była wiązana ze szczepionkami, więc to w pewnym momencie nawet funkcjonował termin włókniaka mięsaka poszczepiennego, bo okazało się, że mniej więcej jeden przypadek nowotworu był zgłaszany na 5-10 tysięcy wykonanych szczepionek, a na ogół było to związane przede wszystkim szczepionki przeciwko białaczce kotów i wirusowi wścieklizny kotów były z tym nowotworem wiązane. A sam nowotwór no, miał przede wszystkim wysoką inwazyjność do okolicznych tkanek. Cechował się występowaniem takiej charakterystycznej centralnej martwicy w swojej masie, jak również obfitym naciekiem zapalnym w swoim otoczeniu. Wśród różnych typów histologicznych mięsaków włókniaka mięsak rzeczywiście był najczęstszy. Natomiast z biegiem czasu okazało się, że inne iniekcje, ale nie tylko, bo i urazy, i dreny, i szwy były przyczyną powstawania nowotworu, więc zaczęto używać nazwy włókniaka mięsak poiniekcyjne. Co gorsza, no, też nie ma takiej korelacji czasowej pomiędzy wykonaniem iniekcji czy innym zdarzeniem, a powstaniem nowotworu. I pomimo tego, że w praktyce onkologicznej, jak Państwo widzieliście na poprzednim slajdzie, to nie są bardzo częste przypadki, pomimo tego wyrobił sobie ten nowotwór bardzo złą reputację wynikającą z tego, no, że czasem ten nieduży podskórny guzek u kota no, jest po prostu lekceważony przez lekarzy i traktowany po prostu nieadekwatnie do swojej natury. Natomiast po drugiej stronie tego są też właściciele zwierzaków, właściciele kotów, którzy późno zgłaszają się do lekarza z chorobą, no i zgłaszają się wtedy, kiedy jest już po prostu za późno. Natomiast sam typ histologiczny choroby nowotworowej ma to do siebie, że ma pewną naturalną odporność na chemioterapię i radioterapię. Te metody leczenia
mają raczej znaczenie uzupełniające bądź przedoperacyjne, o czym będziemy sobie później za chwilkę jeszcze szerzej mówić. Natomiast też poza tym takim obrazem klinicznym guza tkanki podskórnej, lepiej albo gorzej przesuwalnego względem innych tkanek, no też widzimy, że w badaniach obrazowych często ten nowotwór nacieka na okoliczne tkanki, wypuszcza różne długie wypustki. Widzimy w badaniach obrazowych jakieś guzki satelitarne. Widzimy relacje guza względem kości. Więc po prostu adekwatne zaplanowanie operacji chirurgicznej, nawet w małym guzie, pociąga za sobą no niestety zaawansowaną diagnostykę obrazową, która no, powinna już być standardem w tych przypadkach, natomiast no, mam nadal świadomość, że jest to czasem trudno osiągalne, drogie, kosztowne, więc oczywiście truizmem będzie, że lepiej chorobie zapobiegać niż się leczyć i może temu zapobieganiu na chwilkę poświęcimy czas. Oczywiście najprościej, najlepiej jest po prostu unikać iniekcji, nie wykonywać ich. W związku z tym no, mamy międzynarodowe organizacje weterynaryjne, które na przykład wydają zalecenia co do wykonywania szczepień u kotów. My, lekarze weterynarii, także układamy dla naszych pacjentów indywidualne plany profilaktyki. I oczywiście inaczej będziemy szczepić młodego, wychodzącego kota niż jakiegoś starszego mruczka, który żyje tylko w domu, w mieszkaniu, nie wychodzi zupełnie na dwór. No, jak już musimy pacjenta szczepić, to po prostu możemy wybierać szczepionki bezadiuwantowe, które teoretycznie niosą ze sobą mniejsze ryzyko wywołania choroby. Kwestie zasady 3-2-1 omówię na oddzielnym slajdzie, natomiast wybór iniekcji również za chwilkę poruszymy. Na pewno należy mieć pewność tego, że ten włókniakomięsak, podobnie jak zresztą wirus wścieklizny, pewnie jeszcze długo nas nie opuści, no bo przecież pamiętacie Państwo niedawną akcję zaleceń szczepienia, wykonywania szczepień u kotu, w związku z tym, że były liczne przypadki zachorowania na wściekliznę, nawet tutaj w okolicach Warszawy. To są zalecane miejsca iniekcji do wykonywania. No, wiadomo, że trzeba unikać tych typowych miejsc okolicy międzyłopatkowej, okolicy uda, bo tam jest po prostu bardzo często trudno usunąć nowotwór. Natomiast no, polecane są te miejsca na obwodowych częściach kończyn, okolicach stawu kolanowego, łokciowego, na ogonie. No, wiadomo, że trudno te iniekcje tam wykonywać, szczególnie u młodych zwierzaków, które przychodzą na szczepienie, które są bardzo żywiołowe. Więc jeżeli nie musimy robić iniekcji, to możemy starać się podawać kotom lek doustny. Natomiast jeżeli chodzi o te nietypowe miejsca iniekcji, no to po prostu ćwiczyć. No tutaj akurat jest u pacjenta, który ma podawany antybiotyk po jakimś zabiegu chirurgicznym. Więc my też ćwiczymy wykonywanie tych zastrzyków w różnych nietypowych miejscach. Mamy świadomość tego, że jest to po prostu bardzo, bardzo trudne. Natomiast zasada 3-2-1, ona jest bardzo, bardzo prosta i uważam, że powinna być w ogóle bardzo, bardzo promowana przy okazji różnych świąt walki z rakiem, Światowych Dni Kotów, które obchodzimy niemal co miesiąc. Bo jest to bardzo prosta zasada, którą możemy nauczyć właścicieli kotów, szczególnie, że ci, którzy są zrzeszeni na różnych kocich forach, no oni mają dużą świadomość tego, jakie zagrożenie ze sobą niesie włókniakomięsek poiniekcyjny. Zatem każdy guz, który jest obecny na ciele pacjenta powyżej 3 miesięcy, który jest większy niż 2 cm i który systematycznie rośnie przez miesiąc od ostatniego zastrzyku, powinien być poddany biopsji. No, możecie Państwo powiedzieć, że właściwie ten obraz kliniczny jest na tyle charakterystyczny, że właściwie można by od tej biopsji odstąpić. No, ale jednak można się zdziwić,
bo rzeczywiście większość kotów ma charakterystyczny obraz kliniczny, ale czasem spotykamy się z przypadkami zapalenia tkanki podskórnej, z chłoniakami miejsca iniekcji, czy z pierwotnymi albo przerzutowymi guzami pochodzenia nabłonkowymi. No nie wymieniłem tutaj czerniaków i guzów z komórek sztucznych, bo one jednak pewnie będą miały troszeczkę inny wygląd w momencie prezentacji niż włókniaką mięsak. To, jaki rodzaj biopsji wybierzemy, to tak naprawdę jest rodzaj kompromisu pomiędzy pacjentem, a więc jego historią urazów, iniekcji, jego chorobami towarzyszącymi, tego, jak choroba wygląda w badaniach obrazowych, tego, w jakim stadium choroby on przychodzi, jaki ma rozmiar tego guza, ale także między tym, jakie my mamy umiejętności chirurgiczne, manualne, czy w jaki sposób znamy się na badaniu USG. No, do wyboru tak naprawdę mamy biopsję cienkoigłową i biopsję chirurgiczną. Biopsja cienkoigłowa oczywiście jest prosta, szybka, tania i mało inwazyjna, natomiast musimy pamiętać, że mierzymy się z nowotworem z tkanki łącznej, więc on będzie słabo złuszczał komórki. Ta martwica, która jest obecna w miąższu guza, pobranie materiału z tego miejsca nie będzie miało znaczenia diagnostycznego, wartości diagnostycznej. Trudno nam będzie rozstrzygnąć także, czy to jest jeszcze zapalenie i pobudzenie w wyniku stanu zapalnego komórek tkanki łącznej, czy może jest to już nowotwór, któremu towarzyszy zapalenie. Żeby uniknąć tych wkłucia się w ten obszar martwicy, dobrze byłoby po prostu posłużyć się badaniem USG i wykonywać tą biopsję pod kontrolą USG. Natomiast biopsja chirurgiczna na pewno ma tą zaletę, że rozróżni nam zapalenie od nowotworu. Może również nam pokazać obecność takich charakterystycznych wtrętów adiuwantu w makrofagach, które towarzyszą stanowi zapalnemu, jak również przy pobraniu odpowiednio dużego wycinka już będziemy mogli mieć wnioski na temat stopnia złośliwości tego guza. No, niestety do biopsji takiej chirurgicznej potrzebujemy pacjenta znieczulić, przygotować go jak do operacji. Natomiast to nie jest może taki duży problem jak to, że ponosimy ryzyko, że okoliczne tkanki, szczególnie jeżeli wykonamy biopsję wycięciową, nie powinniśmy jej robić, prawdę mówiąc, okoliczne tkanki mogą ulec kontaminacji nowotworem i w przyszłości leczenie może już być po prostu wręcz niemożliwe. Proszę zobaczyć takie charakterystyczne obrazki z badania USG tych włókniaków mięsaków. I szczególnie w tym obrazku środkowym widzimy taką charakterystyczną dla tego guza centralną jamę, w której znajduje się taki płyn. On ma na ogół barwę popłuczyn mięsnych tak zwanych, natomiast w badaniu cytologicznym nie niesie ze sobą żadnej wartości diagnostycznej. Musimy pobierać biopsję z obrzeża takiego nowotworu. No ja, prawdę mówiąc, nie jestem, nie lubię cytologii, albo może nawet bym lubił, ale mam mało na to czasu, więc nie będę, więc omawianie obrazu włókniaka mięsaka zostawię innym specjalistom na inne szkolenia. Natomiast jeżeli chodzi o biopsję chirurgiczną, to powinniśmy unikać biopsji wycięciowej, ponieważ zlekceważenie przeciwnika i wycięcie małego guzka tkanki podskórnej u kota może wiązać się z tym, że właśnie skontaminujemy całą okolicę komórkami nowotworowymi i w przyszłości po prostu nie będzie już możliwości doszczepnej resekcji tego guza. Powinniśmy zrobić taką biopsję nacięciową, która wiąże się z minimalnym ryzykiem tej kontaminacji i w bardzo niewielki sposób dochodzi do przesunięcia tych naciętych tkanek. Przejdźmy zatem do leczenia. No, najlepsza terapia to terapia multimodalna, a wśród tych różnych opcji leczenia, które możemy zaproponować pacjentowi, u podstawy tej piramidy leży oczywiście chirurgia. Natomiast radioterapia czy chemioterapia
mają przede wszystkim znaczenie uzupełniające bądź przedoperacyjne, a może po prostu mają przede wszystkim znaczenie do leczenia tak zwanej choroby mikroskopowej, o której za chwilkę też Państwu powiem troszeczkę więcej. Dodam, że aktualnie nie mamy za bardzo opcji immunoterapii włókniakomięsaków poiniekcyjnych. No, chirurgia jest najlepszą metodą leczenia i rzeczywiście, jeżeli mamy małe zmiany, wobec których możemy wykonać radykalną resekcję, zachowując 3 do 5 cm bocznych marginesów i jedną albo dwie powięzie głębokie, to możemy liczyć na to, że szansa na wznowę naszego pacjenta będzie znikoma, a jego znikoma, akceptowalna i raczej niska, natomiast jego spodziewany czas życia będzie bardzo długi, no nawet paruletni. Inaczej ma się sytuacja, jeżeli mamy już większą zmianę i te marginesy możemy, no nie mamy szans zrobić takich szerokich i robimy i wykonujemy resekcję marginalną albo brzeżną, i wtedy odsetek wznów jest bardzo duży i znacznie krótszy odsetek i znacznie krótszy czas życia naszych pacjentów. Zapytałem, przygotowując się do wykładu dla Państwa sztucznej inteligencji, ile wynosi średni czas życia pacjenta z włókniakomięsakiem. No i średnia i sztuczna inteligencja odpowiedziała, że to jest mniej więcej 12 do 16 miesięcy. No jak widać, myślę, że to nie jest zła odpowiedź, natomiast widać, że niektórzy pacjenci, ale po prostu pacjenci wcześniej zdiagnozowani, może u których była zastosowana ta zasada 3-2-1, no oni mają szansę jednak na zdecydowanie dłuższe życie. No inaczej, inaczej jest na pewno w przypadku pacjentów, u których wykonywana jest resekcja wewnątrztorebkowa czy resekcja marginalna. U nich ryzyko wznowy jest na pewno dużo większe i rzeczywiście ten czas życia okołoroczny na pewno jest dla nich rzeczywiście realny. Natomiast pacjenci, u których można wykonać radykalną resekcję z wykorzystaniem, z stworzeniem dużych, bardzo szerokich marginesów głębokich i bocznych, bądź też wykorzystaniem takich naturalnych barier anatomicznych, jak na przykład bariery tkanki kostnej, to prawdopodobnie oni mogą żyć bardzo dużo, dużo dłużej. Pamiętajcie Państwo, że ta pseudotorebka to nie jest żadne pasmo tkanki łącznej czy czegoś w tym stylu, tylko to jest po prostu warstwa zbitych komórek nowotworowych, które jeżeli uwolnimy z tej torebki, to one będą się dzielić i dadzą w przyszłości wznowę. Tak muszę powiedzieć z doświadczenia, że taki margines chirurgiczny, który jest wieloogniskowo styczny do linii cięcia, no zwykle się wiąże z czasem do wznowy rzędu 3-4 miesięcy, czasem troszkę dłużej, czasem trochę krócej. Więc radioterapia przede wszystkim dla tych pacjentów, u których nie można by, u których guz był duży, nie można było zrobić szerokiego wycięcia, no to ona ma przede wszystkim znaczenie dla pacjentów z chorobą mikroskopową właśnie. Czyli takich już, u których nie widać dużego guza, mamy tylko z badania histopatologicznego informację, że komórki nowotworowe pozostały w łożu guza w pacjencie. I dla takich pacjentów najlepiej wykonać tak zwaną radioterapię definitywną. Jest to dla większości to oznacza mniej więcej 16 dawek, bardzo niskich dawek promieniowania. Jest to bardzo precyzyjne i dzięki temu ten ich czas życia znacząco rośnie, bo rośnie nawet do kilku lat, do średnio 200 dni. Natomiast jeżeli są pacjenci, którzy mają już za sobą kilka operacji, to ten czas drastycznie spada. Jest to mniej więcej 233 dni, około 9-10 miesięcy. Natomiast odsetek wznów jest bardzo duży i dotyczy mniej więcej 2/3 pacjentów. No też warto zwrócić uwagę, że właśnie lepsza jest ta radioterapia tak zwana definitywna dla tych pacjentów, którzy byli operowani po raz pierwszy,
Natomiast pacjenci, którzy mają już za sobą dwa bądź więcej zabiegów, wybór, czy będzie to tak zwana radioterapia definitywna, czy jakiś mniej intensywny protokół naświetlania tak zwanej radioterapii paliatywnej, pewnie to już nie ma takiego dużego znaczenia dla nich. Należy też jeszcze nadmienić, że właściwie taka radioterapia może być również opcją leczenia paliatywnego dla pacjenta z włókniakomięsakiem, który już jest nieoperacyjny. No ale niestety należy mieć świadomość tego, że takie leczenie pewnie u niektórych pacjentów jest w stanie wywołać zmniejszenie masy guza, ale u większości raczej możemy liczyć jedynie na stagnację choroby. No ale też stagnację, która będzie trwała pewnie około 3-4 miesięcy, a później nowotwór znowu zacznie swój wzrost. Niemniej jednak jest to jakaś tam opcja, którą należy brać pod uwagę. Sama chemioterapia, podobnie jak radioterapia, ma przede wszystkim znaczenie do leczenia choroby mikroskopowej, a zatem możemy ją zastosować przedoperacyjnie, neoadiuwantowo, albo uzupełniająco, czyli adiuwantowo. I to może nam także poprawić rokowanie dla naszych pacjentów. To, u jakiego pacjenta, w jaki sposób tą chemioterapię wprowadzić, to za chwilkę sobie powiemy. Natomiast zobaczcie, że chemioterapia może być też opcją paliatywnego leczenia. Mniej więcej z 50% szansą zmniejszenia masy nowotworu i z średnio około 3-4 miesięcznym czasem zatrzymania do dalszego wzrostu. No właśnie to znaczenie chemioterapii w leczeniu choroby mikroskopowej wykorzystał Polton i Bray w takiej bardzo, bardzo znanej, popularnej publikacji, która pokazuje rzeczywiście ponadprzeciętne rezultaty leczenia pacjentów, u których wykonano tak zwaną anatomiczną resekcję, czyli taki rodzaj chirurgii, gdzie wykorzystywano bariery anatomiczne składające się z mięśni, z kości do osiągnięcia szerokich i wolnych od choroby nowotworowej marginesów. Więc prawdopodobnie to jest główna przyczyna tego sukcesu. Natomiast być może chemioterapia też się w jakiś sposób do niego przyczyniła i pomimo niskiej ilości zaangażowanych pacjentów w to badanie, no jest to coś, co być może wyznacza jakiś trend, bo to są pacjenci, którzy przekroczyli medianę przeżycia ponad 2000 dni i odsetek wznów u nich był wyjątkowo niski. No właśnie, bo ta choroba mikroskopowa, ona, wiecie Państwo, że włókniakomięsak to jest nowotwór, który ma pewną naturalną oporność na chemioterapię czy radioterapię, no a szczególnie te komórki w głównej masie guza, w pseudotorebce, no one są po prostu nieaktywne metabolicznie, pozostają w odpornych na chemio i radioterapię fazach cyklu komórkowego. Natomiast te komórki w tej przestrzeni reaktywnej, w tych guzkach satelitarnych, przerzutach regionalnych, one mają wyższy metabolizm i są bardziej wrażliwe na chemioterapię czy radioterapię. I to właśnie to leczenie jest przede wszystkim ukierunkowane na te komórki, które znajdują się w środowisku guza, w otoczeniu guza, i bo one właśnie mają wyższą wrażliwość na to leczenie dodatkowe. I właściwie przychodzą do nas cztery typy pacjentów. Takie można podzielić w zależności od typu pacjenta. Możemy ustalić dla niego postępowanie, które za chwilkę zobaczycie Państwo w takim prostym algorytmie. Prezentacja pierwsza to oczywiście pacjent z małym guzem pierwotnym. Drugi rodzaj pacjenta to jest pacjent, który przychodzi z dużym guzem. Zaraz sobie zdefiniujemy, co oznacza duży, bądź też z wznową. Pacjent ze wznową jest zawsze pacjentem podwyższonego ryzyka. Trzeci rodzaj pacjenta
to jest pacjent, który przychodzi na konsultację z wynikiem badania histopatologicznego, w którym jest stwierdzony włókniako mięsak i w którym patolog opisuje nam niepełną resekcję choroby, czyli jest to pacjent, który jest zagrożony wznową włókniako mięsaka w krótkim okresie czasu. No i czwarty pacjent, pacjent paliatywny, taki jak ten, u którego choroba obejmuje już kręgi, nie można tego usunąć, bądź taki, u którego nawet decyzja o operacji tego ogromnego guza z poświęceniem kończyny prawdopodobnie nie pozwoli na uzyskanie szerokich, czystych marginesów chirurgicznych, czy też taki pacjent paliatywny, który ma po prostu przerzuty odległe w płucach, no bo musicie Państwo wiedzieć, że to jest też choroba, która może dać przerzuty. Na ogół są to przerzuty, które się pojawiają w długim okresie od zachorowania albo w bardzo, bardzo zaawansowanym stadium choroby. Natomiast w momencie śmierci mogą dotyczyć prawie połowy pacjentów. Taki algorytm ja stosuję w leczeniu moich pacjentów. No więc w przypadku guzów małych po prostu wykonujemy tomografię komputerową i przechodzimy od razu do opcji chirurgicznej. Usuwamy z możliwie szerokim marginesem. Natomiast dopiero po zagojeniu, po uzyskaniu wyników badania histopatologicznego zastanawiamy się, czy taki pacjent ma jakieś wskazania do podjęcia leczenia uzupełniającego. W przypadku dużych guzów bądź wznowy choroby nowotworowej na początku oczywiście wykonujemy badanie tomograficzne i przed leczeniem chirurgicznym wprowadzamy leczenie neoadiuwantowe. No oczywiście chemioterapię jest nam wprowadzić łatwiej i prościej niż radioterapię, która stanowi dużą, dużą taką barierę finansowo-organizacyjną dla klienta. Natomiast pewnie ta radioterapia byłaby tym leczeniem, w mojej opinii, jednak lepszym przed operacją niż chemioterapia. W przypadku pacjentów, którzy mają stan po marginalnej operacji, to tak naprawdę musimy się zastanowić wspólnie z pacjentem, co będzie dla niego najlepsze. Jest to decyzja właściciela, ma tutaj bardzo dużą rolę. Natomiast ja zawsze preferuję, namawiam do tego, żeby wykonać tomografię i spróbować poszerzyć te marginesy chirurgiczne i potem jeszcze ewentualnie włączyć leczenie uzupełniające po operacji. Dla tych pacjentów, którzy już nie chcą, klientów, którzy już nie chcą poddawać kota operacji, proponujemy leczenie uzupełniające od razu. Co to znaczy duży guz? No bo właściwie takie pytanie powinno być zadane. Duży guz to jest mniej więcej guz 3,5-4 cm. Ale także wszystkie guzy, które są wznową, pomimo tego, że mogą być wznową mniejszą niż te 4 cm. No i każde guzy, które budzą jakiś nasz niepokój w tak zwanym badaniu klinicznym, które też wykonujemy, czyli na przykład guzy, które są w jakiś sposób na przykład słabo przesuwalne względem okolicznych tkanek. Takie nowotwory, takie włókniako mięsaki lepiej poddać leczeniu przedoperacyjnemu i dopiero potem wykonać operację. Natomiast pacjenci, którzy mają mały nowotwór, dopiero po operacji zastanawiamy się, czy mamy jakieś wskazania do podjęcia leczenia uzupełniającego. No więc przejrzyjmy te wskazania, które mogą nam jednak zaszeregować tego pacjenta do jakiejś wyższej grupy ryzyka i jemu złożyć propozycję leczenia dodatkowego. No, stopień złośliwości histologicznej to jest, bo pomimo tego, że jest to włókniako mięsak, natomiast są mniej i bardziej złośliwe. Używa się takiego schematu ustalenia tego stopnia złośliwości, bazując na indeksie mitotycznym, ilości martwicy i rozległości stanu zapalnego. Więc ten,
ta martwica, może tak powiem, że ona jest właściwie związana z stępem proliferacji komórek nowotworowych i z tym, że naczynia krwionośne w pewnym momencie przestają nadążać za wzrostem tej masy guza i ona po prostu ulega swojego rodzaju implozji, zapada się w sobie, powstaje taki właśnie krater wypełniony płynem i można by powiedzieć, że im większa martwica, tym można sądzić, że nowotwór po prostu szybko rósł i dlatego ona się wytworzyła. Oczywiście pochodną tempa wzrostu również będzie ten indeks mitotyczny. Natomiast stan zapalny również może, no on jest też takim czynnikiem pozytywnie, prognostycznie negatywnym i im większy, tym gorzej. No i guzy trzeciego stopnia złośliwości, one mają większe ryzyko wznowy, ale również i większe ryzyko przerzutów odległych i dla tych pacjentów, może właśnie szczególnie dla nich, prawdopodobnie chemioterapia uzupełniająca będzie dobrą propozycją. Oczywiście marginesy to jest coś, co powinniśmy, to jest też bardzo podstawowy czynnik ryzyka, więc dobrze trzeba współpracować ze swoim patologiem, czyli mówiąc inaczej, jeżeli my mu nic nie damy, no to w zamian też nie otrzymamy żadnych istotnych informacji dla nas, więc takiego guza na pewno nie można obierać, czyli jak mamy duży nowotwór, no to dobrze byłoby nie obierać go z otaczających tkanek, żeby się zmieścił do tego słoiczka, no tylko trzeba mieć duże słoiczki, żeby cały taki nowotwór się, cały wraz z marginesami się tam zmieścił. Można go też umieścić na tekturce, przywiązać do niej, jakoś opisać jego budowę, jego strukturę. Można zostawić na nim jakieś znaki w postaci tuszu chirurgicznego, czy też może szwów, jeżeli ktoś tego tuszu nie ma i nie używa. No, opisać to wszystko, a może nawet pójść jeszcze krok dalej i może dodatkowo z jakichś takich miejsc, które są dla nas podejrzane o ze względu śródoperacyjnie, że tam może być ten margines najwęższy albo wręcz niezachowany, to możemy jeszcze pobrać na przykład jakimiś kleszczykami biopsyjnymi dodatkowe bioptaty, żeby patolog je obejrzał. Wszystko to musi być opisane w skierowaniu do badania. No i oczywiście brak tych marginesów, czyli informacja, że w którymś miejscu są one niezachowane, jest też wskazaniem, żeby rozważyć u tego zwierzaka dodatkowe opcje leczenia, czyli jeszcze poszerzyć ten margines chirurgiczny, podać mu chemioterapię, czy może podać mu uzupełniającą radioterapię. I to jest też jeszcze tak dla podsumowania, czyli widzimy, że przede wszystkim wznowa jest czynnikiem prognostycznie negatywnym, duży rozmiar guza jest czynnikiem negatywnym oraz wysoki indeks mitotyczny, a więc także i wysoki stopień złośliwości histologicznej są czynnikami szczególnej ostrożności i prawdopodobnie dla większości pacjentów jest to wskazanie do terapii uzupełniającej. Jak pomóc sobie w planowaniu radioterapii? No, robić dokumentację fotograficzną trzeba, zarówno przedoperacyjną, jak i śródoperacyjną. No, jeżeli mamy pacjenta, u którego wiemy, że będzie wskazanie do uzupełniającej radioterapii po operacji, bo guz jest tak duży, że my tych marginesów na pewno nie zachowamy, no to może tak zaplanować tą operację, żeby ta blizna nie przekraczała linii jakichś takich narządów krytycznych dla radioterapii, na przykład kręgosłupa. Oczywiście to jest bardzo trudne, jeżeli jednocześnie dążymy do zrobienia bardzo, bardzo szerokiej resekcji. Możemy w ogóle porozmawiać z takim klientem, z właścicielem pacjenta wysokiego ryzyka. Już na początku możemy porozmawiać i poinformować go, że to jest zwierzę, który nie rokuje dobrze i należy podjąć leczenie właśnie takie multimodalne, wieloczynnikowe i na przykład poinformować go, że prawie na pewno będzie wskazanie do radioterapii uzupełniającej, więc może zostawimy w łożu guza jakieś specjalne znaczniki, na przykład takie klipsy naczyniowe, tytanowe, które będą potem w przyszłej tomografii świeciły i radioterapeuci wyznaczały miejsca, gdzie znajdowało się dno tego łoża guza.
No to przy okazji możemy uprzedzić klienta, że po operacji, niezależnie od tego, jak ona przebiegnie, ten radioterapeuta, przepraszam, będzie potrzebował wykonania nowej tomografii, aby starannie wszystko zaplanować. Naszą operację dokumentujemy, dostarczamy wraz z nią dokumentację fotograficzną, wyniki badań obrazowych i cały opis wykonanej operacji. No, takich super przygotowań nie musimy robić do chemioterapii uzupełniającej. Natomiast no, powinniśmy poinformować pacjenta o ryzyku supresji szpiku kostnego. To jest działanie, które się pojawia prawie u każdego pacjenta, natomiast tylko u niektórych jest ono groźne, a u kotów to bym powiedział, że szczególnie mało tych pacjentów choruje na gorączkę neutropeniczną czy jakieś inne powikłania infekcyjne w trakcie chemioterapii doksorubicyną czy innym lekiem. Natomiast część z nich może mieć zapalenie żołądka i jelit, chociaż też raczej są to rzadkie przypadki. No, niektóre koty, szczególnie takie, które nie współpracują, warto tą chemioterapię u nich podawać w jakimś uspokojeniu, w jakiejś sedacji, bo wyrwanie wenflonu, wynaczynienie leku wiąże się z zapaleniem tkanki podskórnej. Doksorubicyna jest silnym lekiem drażniącym tkanki. I może również powodować reakcję nadwrażliwości. Natomiast wszystkie te rzeczy są oczywiście odwracalne szybciej bądź dłużej, natomiast nefrotoksyczność, jeżeli się wydarzy przy stosowaniu doksorubicyny, może już być czymś, co dla tego pacjenta na zawsze pozostanie. U kotów podajemy lek co 3 tygodnie, wydawcy 1 mg na kilogram. No i tak naprawdę na koniec muszę powiedzieć, że poza tym, że to są pacjenci bardzo nieliczni w praktyce onkologicznej, natomiast są bardzo ważni dla tych, są oni bardzo ważni, bo oni zmieniają w ogóle zasady szczepień, każą się nad tymi zasadami pochylać międzynarodowym organizacjom. Natomiast dla nas, prostych lekarzy, są po prostu źródłem bardzo dużej satysfakcji, bo wiemy, że to jest bardzo groźny nowotwór i możemy mieć naprawdę bardzo dużą satysfakcję z pacjentów, którzy przez wiele miesięcy, przez parę lat przychodzą regularnie na badania kontrolne. Przez ten czas zachorują na inne choroby. Tutaj po lewej stronie to jest Tosia, która jest już mniej więcej 3 lata po operacji włókniakomięsaka poiniekcyjnego. Przyszła w stadium choroby po niepełnej resekcji, miała wykonaną tomografię i ten margines chirurgiczny był poszerzony. Po tej drugiej operacji już mija mniej więcej 3 lata. W tym momencie jest to starszy kotek, którego dręczy choroba zwyrodnieniowa stawów, jak również cukrzyca. Widzicie Państwo, że ma założony taki implant, który to się nazywa Freestyle Libra. Służy do monitoringu glukozy, wykonuje całodobowo krzywę cukrową u takiego kota. Można by powiedzieć jednocześnie, że jest to taki wywoływacz włókniakomięsaków z funkcją mierzenia glukozy, ale uznaliśmy, że u Tosi ryzyko włókniakomięsaka korzyści przewyższają nad ryzykiem wywołania kolejnego włókniakomięsaka, bo ona jednocześnie miała już nefropację cukrzycową, ma nefropację cukrzycową, jednocześnie z kotem z niewydolnością nerek i cukrzyca, choroba nerek jest u niej ważniejsza. Co ciekawe, właściciele mają też drugiego kota, który też jest ozdrowieńcem z włókniakomięsakiem, leczony przez kolegów i koleżankę z Wrocławia. Ten drugi kotek też ma chorobę nerek, która prawdopodobnie była wywołana pooperacyjną chemioterapią doksorubicyjną. Na szczęście ten kotek ma chorobę stabilną i czuje się dobrze. Ten kotek na środku, on jest młodszy, on jest kilkuletni.
nic mu nie jest, nie ma żadnych nowych towarzyszących chorób, przychodzi na reakcję, na wizyty kontrolne tylko, a widzicie, że jest cały czarny, nosi natomiast takie znamie poradiacyjne, bo był poddawany uzupełniającej radioterapii po operacji, bo w przeciwieństwie do kotka po prawej stronie, no tutaj właściciele nie chcieli poświęcić kończyny, więc została wykonana operacja zachowawcza i była podana radioterapia uzupełniająca. Natomiast kotek po prawej stronie stracił ze względu na włóknia komięsaka tylną lewą nogę, tego dobrze nie widać na tym zdjęciu. Natomiast widzicie, że on jest po operacji kolejnej. Niestety ta kotka ponownie mniej więcej 3 lata po operacji zachorowała na raka gruczołu mlekowego i chemioterapię, znowu zresztą doksorubicyną, też otrzymuje ze względu na wysoce złośliwy guz gruczołu mlekowego. Zresztą one u kotów są prawie zawsze złośliwe i z tego powodu jest leczona chemioterapią, a nie z powodu włóknia komięsaka. Teraz reasumując, są to pacjenci, którzy są dla nas źródłem bardzo dużej satysfakcji. Zyskujemy ich wierność. Przychodzą do naszych kolegów z innymi problemami, z cukrzycą i tak dalej. Regularne kontrole polegają przede wszystkim na badaniach palpacyjnych, ale i obrazowych. Leczymy u nich inne choroby, no ale nawet jeżeli nie mają innych chorób, no to zawsze zasługują na to, żeby tą profilaktykę już u nich prowadzić inaczej. No na przykład poświęcić też trochę czasu na ich zdrowe żywienie, które pacjentom ze złośliwym nowotworem. Pacjenci ze złośliwym nowotworem też mają wskazania do odpowiedniej diety. Dziękuję Państwu za uwagę. Chciałbym też skorzystać z okazji i podziękować panu doktorowi Norbertowi Czubajowi za pomoc w obrazowaniu tych moich pacjentów. Część tych tomografii, które w prezentacji umieściłem, to są moi pacjenci, natomiast też jest część, które doktor Czubaj z zakamarku swojej pamięci wyciągnął i dzięki swojej uprzejmości nam udostępnił. I chciałbym też skorzystać z okazji i zaprosić na szkolenia, których jestem współtwórcą, biorę w nich udział. Znacie Państwo na pewno szkolenie hemato-onkologiczne, które jest stałym punktem programu, corocznie zorganizowane. W tym roku będzie latem, gdzie będziemy łączyć różne tematy hematologii i onkologii. Natomiast będzie też prawdopodobnie w grudniu, 2-3 grudzień odbędzie się seminarium typowo onkologiczne, gdzie poświęcimy czas przede wszystkim terapiom, różnym terapiom uzupełniającym, które możemy w onkologii stosować. Z doktorem Miazgą, doktorem Dominiakiem, doktorem Borowikiem omówimy różne nowotwory. Zarówno te terapie omówimy, jak i szczegółowo omówimy różne nowotwory, które są wskazaniem do podjęcia leczenia uzupełniającego. Natomiast dr Michał Young i może też firma Hills nam pomoże w pomocy dietetycznej tym pacjentom. Natomiast pani dr Ania Dominiak zatroszczy się o to, jak przekazywać tym pacjentom czasem złe wieści, informacje i jak zadbać o swój dobrostan w pracy z tym pacjentem onkologicznym, który no, jest dla nas po prostu źródłem bardzo wielu emocji i musimy sobie umieć z tym radzić. Będę z niecierpliwością oczekiwał na Państwa pytania, a teraz zapraszam też na chwilę przerwy. Za chwilkę z chęcią odpowiem na pytania.
witamy po przerwie i z tego co wiem, to chyba mamy tylko jedno pytanie, natomiast jest bardzo, bardzo ciekawe i chwilę na ten temat na pewno porozmawiamy. Co doktor myśli na temat elektrochemioterapii przy włókniaku mięsaku poiniekcyjnym? Mam na myśli terapię neoadiuwantową lub jako terapię uzupełniającą. Zacznę od tego, że mam pewne doświadczenia, natomiast są to doświadczenia negatywne, które chyba wiemy, z czego one wynikają. Wynikają przede wszystkim z natury nowotworu, czyli z jego wybitnych zdolności naciekających okoliczne tkanki. Pewnie Państwo wiecie albo nie wiecie, a jeżeli nie wiecie, to już mówię, jeżeli wykonujemy tę elektrochemioterapię, to w większości przypadków mamy do dyspozycji takie elektrody, które leczą centymetr sześcienny leczonej tkanki. Więc jak ona jest przykładana do powierzchni ciała w formie na przykład takich widełek albo wbijana jako igły, no to ta objętość leczonej tkanki to jest centymetr sześcienny pod tą elektrodą i prawdopodobnie jest to po prostu za mało, żeby dosięgnąć cały potrzebny obszar. No, prawdopodobnie te urządzenia, którymi my też dysponujemy, one prawdopodobnie generują takie pole elektryczne, a może nie tyle jest problem z urządzeniem, tylko może w ogóle z fizyką, że do niektórych tkanek, szczególnie takich bardzo heterogennych, te pole elektryczne dociera w różnym stopniu i po prostu nie wywołuje tego pożądanego efektu w komórkach docelowych. Czyli na przykład nie wnika do kości, mówiąc wprost. I co? W związku z tym mam pacjentów, u których wykonywałem zabieg elektrochemioterapii pooperacyjnej, nielicznych niestety, ale też no, negatywnych, bo miałem pacjenta, u którego po prostu ta wznowa się zrobiła no, poza obszarem, w którym wykonywałem zabieg i to był dla mnie taki bardzo solidny policzek od strony włókniaka mięsaka. Natomiast też widziałem pacjenta, który miał wykonywany zabieg elektrochemioterapii nawet śródoperacyjnie to było chyba wykonywane i ten pacjent, muszę Państwu powiedzieć, że on miał bardzo rozległą martwicę tych tkanek i on się nigdy do końca nie zagoił. Do swoich ostatnich dni, a dni te były zwieńczone niewydolnością oddechową ze względu na przerzuty odległe, on się do końca nigdy nie zagoił i to był bardzo, bardzo przykry, bardzo zły przypadek. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie neoadiuwantowe, czyli przedoperacyjne, no to też dostrzegam pewne problemy, bo rzeczywiście szczególnie po pierwsze będzie nam trudno dotrzeć do tego marginesu głębokiego bezpośrednio pod guzem. Tam prawdopodobnie nie damy rady doprowadzić skutecznego pola elektrycznego w trakcie zabiegu elektrochemioterapii. Obawiam się, że to postępowanie, że taki zabieg, żeby niepotrzebnie odroczył zabieg chirurgiczny, bo przecież ci Państwo, którzy wykonują elektrochemioterapię albo którzy mają jakieś doświadczenia z tym, no pewnie wiecie, że te uszkodzenia tkanek, martwica, ona potrafi się u tych pacjentów bardzo długo goić. Jest to czas rzędu 4, 5, 6 tygodni, więc z jednej strony wykonujemy zabieg w tym marginesie, natomiast przez 4, 5, 6 tygodni choroba tam, gdzie nie dosięgnęliśmy tą elektrochemioterapią, ona się pewnie będzie nadal rozwijać. Być może gdybyśmy połączyli elektrochemioterapię małego guzka z jednoczesną chemioterapią, na przykład doksorubicyny, być może jest to jakiś pomysł, natomiast wciąż bym się obawiał, że leczenie zasadnicze, czyli chirurgiczne, że będzie niebezpiecznie odroczone. Natomiast dla przykładu powiem, że radioterapia przedoperacyjna, na przykład jak słuchaliśmy wykładu
Jerome Benoit w Sotzenbergu w tym roku, no to on na przykład zalecał taką radioterapię definitywną, przedoperacyjną, składającą się z 16 codziennych frakcji radioterapii i tuż po zakończeniu tej radioterapii przystąpienie do operacji. Więc obawiam się, że w przypadku elektrochemioterapii ten odstęp, kiedy tą operację będzie można skutecznie wykonać, jeżeli wywołamy dużą martwicę, to być może chirurg dopiero się do operacji będzie zabierał dopiero po 4, 6, może nawet 8 tygodniach, kiedy to się wszystko w miarę wygoi. Więc w obliczu włóknia komięsaka uważam, że elektrochemioterapia ma dosyć ograniczone zastosowanie, być może tylko do jakiejś takiej grupy bardzo, bardzo specyficznych, wąskich pacjentów, gdzie ten obszar przeznaczony do leczenia tą metodą byłby po prostu w zasięgu tej aparatury. Mam nadzieję, że odpowiedziałem w wystarczająco wyczerpujący sposób. Jeżeli nie ma żadnych pytań, to prawdopodobnie będziemy teraz przechodzić do quizu, na który serdecznie zapraszam. Są nagrody do wygrania. Witam Państwa ponownie. Dziękuję wytrwałym za dotrwanie do tego etapu naszego spotkania. Bardzo dziękuję doktorowi za przeprowadzenie wykładu i odpowiedź na pytanie, które się pojawiło na czacie. Natomiast tak jak na początku zapowiedziałam, chciałam zaprosić Państwa do takiego małego quizu z 6 pytaniami i zalogować się Państwo mogą w 2 sposoby. Albo skanując kod QR widoczny na ekranie, albo na stronie slido.com poprzez wpisanie widocznego kodu 2099070 bez hashtagu. Tam już hashtag jest. Zaproszę Państwa i tu będę widziała, kto już się łączy, jeśli będziecie Państwo wpisywać swoje niki, jakieś imiona. O, już pojawiła się Pani Magdalena, witamy serdecznie. Jak najbardziej można szyfrować swoje dane, natomiast na koniec jak najbardziej zachęcam do rozszyfrowania, przynajmniej poprzez adres mailowy na czacie osoby, która zdobędzie pierwsze miejsce, po to, abyśmy mogli podesłać nagrodę. Także jeśli będzie problem jakiś z wpisaniem tego maila na czacie, również telefon do naszego biura obsługi klienta jak najbardziej pozwoli zidentyfikować tutaj naszego zwycięzcę. Ja jeszcze chwilkę poczekam. Na tą chwilę mamy 6 osób na naszym quizie.
O, dołączyła siódma, także jeszcze chwileczkę proszę o cierpliwość. Postaram się zaczekać, jak będą dołączały kolejne osoby. Powiem jeszcze, że oprócz prawidłowych odpowiedzi liczy się również czas reakcji, czas poprawnej odpowiedzi. Osoby właśnie z poprawnymi odpowiedziami będą również gratyfikowane, jeśli chodzi o szybki czas odpowiedzi. Więc kilka osób jednocześnie tak samo odpowiadających będzie tutaj warunkował zwycięzcę ten czas. Na każde pytanie będziemy mieli 20 sekund. One będą widoczne na ekranie dla Państwa i odpowiedzi poprzez zaznaczanie odpowiedniej literki. Myślę, że możemy już zacząć. Mamy 9 uczestników. Dziękuję za chęć takiego tutaj z nami pobawienia się chwilkę po tej części edukacyjnej. 10 osób, taki sobie dałam, że tak powiem, limit, więc pozwolę sobie zacząć. Jaki rodzaj chemioterapii ma znaczenie dla pacjentów z FIS? I tutaj mamy 3 odpowiedzi. Zaznaczamy, ja na bieżąco będę wyświetlała też podium. I prawidłowa odpowiedź to doksorubicyna co 3 tygodnie i tak odpowiedziało 89% z Państwa. I tak wygląda nasze podium w tej chwili. Ania, Kostales i Kas. Wszystko się jeszcze może zdarzyć w kolejnych pytaniach. Zapraszam do kolejnego. Co ma decydujące znaczenie dla wyleczenia pacjentów z FIS? I prawidłowa odpowiedź, na którą prawie wszyscy odpowiedzieli dobrze, to właściwie zaplanowana operacja chirurgiczna. Kolejne pytanie. Troszkę tutaj nasze podium się zmieniło, ale dalej są szanse, bo jak mówiłam, czas dużo zweryfikował odpowiedzi. Profilaktyka FIS polega między innymi na... I prawidłowa odpowiedź. Wszyscy oczywiście obstawili optymalizację programu szczepień prawidłowo. I tak wygląda nasze podium. Kostales, Kas i Agnieszka. Zapraszam do kolejnych 3 pytań. Jak widzimy, tutaj czas weryfikuje naszych zwycięzców. Kolejne pytania są z prezentacji produktowej, którą zobaczyli Państwo przed sesją Q&A. Jakie zmiany zachowań żywieniowych powodują cytokiny prozapalne działające na podwzgórze? I widzę, że 100% prawidłowych odpowiedzi jest to ujemny bilans energetyczny i oczywiście anoreksja. I sekundy, widzę, tutaj grają rolę Kas, Kostales i Ania. I przedostatnie pytanie o działanie kwasów omega-3. I tutaj oczywiście obie z tych odpowiedzi są poprawne. Poprzez właśnie zmniejszenie tych ilości cytokin prozapalnych zmniejszamy również te proliferacyjne właściwości nowotworów. I ostatnie pytanie to już takie zupełnie z uśmiechem i z puszczeniem oka do Państwa o nazwę naszego nowego produktu dla pacjentów onkologicznych.
Tutaj myślę, że ktoś odpowiadając na pierwsze pytanie pamięta dietę Hillsa, która kiedyś rzeczywiście miała taką nazwę. Nowy produkt, który wkrótce pojawi się na rynku, będzie nazywał się Prescription Diet On Care. I zachęcam Państwa do zapoznania się z tą ofertą już wkrótce na rynku i zobaczymy zwycięzcę. Jak widać, odpowiedzi prawidłowe tak naprawdę udzielone przez wszystkich, natomiast czas zweryfikował i tutaj z tego co widzę jest tu ex aequo, Kas i Kostales. Bardzo proszę te dwie osoby o przesłanie na czacie adresu mailowego lub poprzez kontakt z naszym biurem obsługi klienta o taką identyfikację Państwa w celach właśnie byśmy mogli przesłać produkt dla Waszych pacjentów onkologicznych. Także dziękuję serdecznie za udział. Jeśli ta forma zabawy, takiej weryfikacji wiedzy podobała się Państwu, będziemy ją kontynuować. Też można na czacie napisać w tym kontekście, czy będziemy dalej w ten sposób proponować quizy. Także dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór, za udział w webinarze, w quizie i zapraszam na następne spotkania.